Zmian w szkole podstawowej nr 9 w Suwałkach obawiają się rodzice uczniów. Chodzi o to, że około 100 dzieci z tej placówki uczy się w pobliskim budynku przy ulicy Kamedulskiej. Władze miasta chcą tam utworzyć żłobek. W tej sytuacji uczniowie podstawówki musieliby wrócić do głównej siedziby szkoły przy ulicy Hammerschmidta. To oznaczałoby konieczność wprowadzenia zmianowego trybu zajęć. Sprawa zrodziła obawy rodziców. Dziś na sesji temat podnieśli miejscy radni. Głos zabrali m.in. Józef Murawko z bloku samorządowego i Anna Ruszewska, radna klubu Łączą Nas Suwałki. Co rodzice piszą? Więc tak, wprowadzenie zmianowego trybu prowadzenia zajęć lekcyjnych na wszystkich poziomach nauczania klasy 1-6, to będzie skutek. Wiąże się to z pozbawieniem poszczególnych klas stałych pomieszczeń lekcyjnych, gdzie obecnie uczniowie tworzą ich wystrój, a nauczyciele przechowują wszystkie pomoce dydaktyczne. Wpłynie to niekorzystnie na wyniki szkoły podstawowej nr 9 na tle innych szkół. Ja też uważam, że pan prezydent nie wiedział, że tam uczyły się dzieci. Mam taką nadzieję, że tych dzieci nie wyrzuci z tego budynku i nie pogorszy warunków nauczania ponad 100 osób. W odpowiedzi Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk do spraw oświaty, powiedziała, że spotkała się już z rodzicami. Zapowiedziała, że miasto zrobi wszystko, aby sprostać ich oczekiwaniom. Rodzice chcą bowiem, aby ich dzieci do końca roku szkolnego uczyły się w obecnym systemie, a to możliwe, bo miasto nie musi się śpieszyć z przygotowaniem żłobka. Ja rozumiem tutaj obawy rodziców, ponieważ rodzice mają zaplanowane cały rok. Rodzice, których dzieci chodzą do szkoły, żyją rokiem szkolnym, a nie rokiem kalendarzowym. I tutaj zdeklarowałam, że to rozmawiałam jeszcze potem z panem prezydentem, że zrobimy wszystko, aby te oczekiwania rodzicom odpowiedzieć, ponieważ my nie musimy tak naprawdę wprowadzić żłobka od 1 września. Tutaj nas rok szkolny nie obowiązuje. Natomiast od przyszłego roku szkoły na nadmiar uczniów narzekać nie powinny. Zgodnie z zapowiedziami władz centralnych, rodzice 6-latków będą mieli wybór, czy posłać dziecko do podstawówki. W tej sytuacji samorząd już teraz obawia się o nabór. Jeżeli chodzi o to, że ma przybyć uczniów, to martwimy się, że tych uczniów od przyszłego roku szkolnego dużo nam ubędzie, w związku z zapowiedziami, jakie dotyczą chociażby 6-latków, że rodzice będą mieli wybór. To jednak nie jedyny problem szkoły podstawowej nr 9. Jak wynika z analiz, które przedstawiła na sesji Ewa Sidorek, wśród suwalskich podstawówek szkoła ma najniższe wyniki nauczania. Rzeczywiście wyniki są najsłabsze. Ja przeanalizowałam te wyniki od roku 2010. I wiecie Państwo, to tylko potwierdza moją opinię i badania, które są od wieków prowadzone. To nie kwestie lokalowe, to nie kwestie podziału na grupy decydują o tym, jakie są efekty nauczania. Efekty nauczania zależą od wielu innych czynników, ale na pewno nie czynników, że tak powiem, martwych. Tylko tu aspekt ludzki jest najważniejszy.